Cześć, jak się macie? Tutaj Pelgaramion, witam was w kolejnym odcinku FIFA 16 Ultimate Team. Przepraszam, że tak długo nie było filmu właśnie z tej serii, jednak powiem wam tak. Jakoś dzisiaj, bo jest weekend, sobie przygotuję taki plan na tydzień. Po prostu, żeby to miało jakiś sens, żebyście wiedzieli, kiedy jaki film wyjdzie i tego planu się postaram trzymać, żeby nie było tak... żeby nie było tak, że jakiejś serii nie ma przez pewien okres. Kurde, kupiłbym kogoś, tak pisaliście o Harrym Kane'ie, jednak problem polega na tym, że no nie stać mnie na niego. Oczywiście mowa o jego informie, no Borucem chce grać, no bo to jednak Polak, wypadałoby go użyć, skoro jest Barclays Premier League. Sami widzicie, sam Harry Kane, okej, jest tani, ale tutaj, no niestety, 60 tysięcy, a fajne, 84 strzelania, no ja mam 28 kafli. Jak wygram ligę, to z pewnością będę miał więcej. No obecnie moja drużyna wygląda tak, czyli nadal Fekir, Coutinho, Tep, Lucas. No tutaj nie mogę jakoś tego ulepszyć i właściwie nie widzę sensu w ulepszaniu tej drużyny. Jednak kurczę, no tak nie wiem, czy Shakiriego czasem nie sprzedać, bo wtedy mógłbym zaszaleć. Zobaczmy, po ile chodzi Szwajcar. Ludzie, jestem bogaty, on chodzi po 77 tysięcy. W sumie mam jakieś 100 tysięcy na koncie i wtedy ja mógłbym zaszaleć. No wiecie co, kurde, Shakirim na początku grało mi się świetnie, tylko później nie potrafiłem go wykorzystać, czyli właściwie podsumowanie mojej całej gry w FIFA od początku. No nie wiem, najpierw rozegramy sobie jeden meczyk i no nie wiem, kogo kupić bym miał, to jest... Dobra, mamy ciekawe karty, jest Alaba, Wijnaldum, oczywiście go da się dostać taniej, właściwie może nawet teraz mnie na niego stać, no ale nie mam miejsca dla niego w drużynie. O, De Bruyne. De Bruyne jest kartą, którą chciałbym wypróbować. No i on chyba nie kosztuje aż 50 tysięcy. Ale no, dajcie mi znać, kogo kupić do 80 tysięcy, nie? Ponieważ mogę zaszaleć. Co jak to, Shakiriego nie mam jak użyć. Jak bardzo bym chciał, tak nie mam po prostu jak. Może Royce, nie grałem nim jeszcze w tej grze, ale na De Bruyne mam ochotę, no. Dajcie znać, bo teraz to ja mogę zaszaleć. Nie wiedziałem, że cena Shakiriego aż tak bardzo skoczyła do góry. Juventus, po prostu Juventus, tutaj nie ma co więcej mówić. Ogółem to chciałbym wam podziękować za komentarze pod wczorajszym filmem, te chwalące moje wideo, jednak te rozłączenia, nie ukrywam, mnie to irytuje, od pewnego czasu mam bezprzewodowy internet, wcześniej, no gdy mnie jeszcze nie rozłączało, no dobra, akurat miałem dobry, ale też czasami miałem rozłączenia, więc myślałem, że to akurat wina serwerów EA, jednak teraz zdarza się to zdecydowanie za często, no niestety, minusy bezprzewodowego, jednak będę spróbuję znaleźć innego dostawcę, tak żeby mieć transfer tylko i wyłącznie na grę FIFA, no po prostu żeby to było 4G, ponieważ ja nie mam 4G, ja mam HDSPA i to mnie najbardziej martwi, jednak z tego co się orientuję, to w takiej różowej sieci miałbym 4G na swoim terenie, więc to mi zdecydowanie by pomogło. Zobaczę, co da się zrobić. Muszę z mamą pogadać, bo ona ma coś takie fajne, coś co się wkłada i daje internet. Wiem, jak to się nazywa, ale nie chcę mi się teraz myśleć. Koncentruję się na grze, bo przecież jakoś swój wysoki poziom muszę wam zademonstrować. No ale postaram się coś z tym zrobić, bo jednak to jest katorga. No ale sami widzicie, teraz chodzi to na przykład jak marzenie. Jest płynnie, nic się nie zacina, jednak po prostu się wkurzę, jak tak z dupy zostanę wyrzucony i tyle. Luis Gustavo genialnie się obrócił, ale to było beznadziejne podanie. Ricardo Pereira. Ej, Borut. Ja nie rozumiem, dlaczego tak... Tak się bramkarze rzucają. Tylko tak. Profesjonalistą nie jestem, ale po prostu czasami te animacje są komiczne. No akurat, no dobra. Prosty strzał i gol. Tylko tyle mogę powiedzieć. Dobrze, Coutinho mocno zagrywa do Francuza. Kto mnie ściga? Lichtsteiner. Nasz piłka z Back to Glory. Świetnie się wycofał. Ja, lubię Lukasa. I Gustavo górą do Coutinho. Odbiera piłkę Kieliniemu. Muszę ładnie wrzucić. Właśnie w taki sposób. O Jezu, tak ładnie do Lukasa. Jeszcze Coutinho w polu karnym. Lewa noga, mogłem poczekać. Świetnie rozwiązał to Cuadrado i po raz kolejny Argentyńczyk przy piłce. Niesamowity piłkarz. Kurde, też by się go przydało wypróbować, bo... No dobra, coś pamiętam, że kombinowałem, ale nic z tego nie wyszło. Juan Cuadrado. To wina mojego internetu, okej? Co to za czopek? Gabriel. Archaniele. Maryja będzie zawiedziona. Ej, to jest rzut karny. No to zaczyna się zabawa. Oczywiście do jedenastki podchodzi Nabil Fekir. Nadchodzi mocne uderzenie pod poprzeczkę, pewny strzał. I jest i bramka kontaktowa, jestem na dobrej drodze do zwycięstwa. Znaczy na początku remis, wiecie, tak chwilę pogram piłką i później lecimy. Czwarta, piąta, szósta. I tak jest, jak z karabinu maszynowego te bramki będą lecieć. No, widzicie, 2,5 minuty. I się zabawa roz...
Shaqiri odważnie z dystansu, musi być bramka, gol, 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 gol! Fekir daje nam remis, a kto inny, nie czekajcie, tak, oczywiście, że to kapitan drużyny trafia do siatki po raz drugi, zobaczmy, Shaqiri uderzył z dystansu, potężny strzał i ta dobitka z nożyc, oczywiście, nie mocno, ale skutecznie, bardzo dobrze, Jezu, o, jaki on jest fenomenalny. Kurczę, Mariano, no chyba muszę, a właściwie stać mnie na Daniego Alvesa, on by dobrze pasował do tej drużyny. Proszę o powtórkę, ponieważ ja wszedłem w piłkę, jestem pewien. Gabriel, ty też taki niepewien jesteś. Gol samobójczy, teraz rzut karny. Przecież on w murawę trafił. Dobra, Mario Mandzukic kontra Artur Borut. Nie za dobry występ Polaka, zobaczmy co zrobi Mandzukic. O! Trzymałem w górę, jak Boga kocham, trzymałem w górę. To się do Benny Hilla nadaje. Klisi i Henderson obok bramki. Lukas, tak, 3-3. Wiecie co, podoba mi się on. Naprawdę mi się on podoba, tak samo jak Giroud. Tylko akurat w przypadku Francuza nie chodzi mi o jego. Nieważne, bo będziecie dziwne komentarze pisać, znam was. Mamy remis, przydałoby się zgarnąć zwycięstwo. Bardzo dobry dribbling, ale no brawa dla Luisa Gustavo, że się schylił. No, bo tak to tej bramki by nie było. Ile mamy czasu? 6 minut. Że ja nie trafię gola? Proszę was. No i teraz mamy koniec spotkania. Jest remis, ale walczyłem, starałem się, no wiecie, dawno nie grałem tą drużyną i wiecie, tak, no nie potrafiłem się wczuć, o to chodzi. Jednak teraz przypomniałem sobie, jak ci piłkarze fantastycznie grają, no i lecimy. Tak, każda wymówka jest dobra. Fekir klasycznie zawodnikiem spotkania, jednak widzę, że Gabriel oraz, niestety widzę, że Gabriel oraz Mariano do tej drużyny nie pasują i tak się zastanawiam, jakie zmiany mógłbym przeprowadzić. Musiałbym, tak myślę o Serie A i wyrzuciłbym Luisa Gustavo. Kogoś za Mariano, przecież mamy Brazylii, a właściwie Florencji nie wejdzie, Verratti za Gustavo, na prawą obronę pójdzie Florencji, fantastycznie. Dobrze, dałem drużynie kondycję, więc co mogę powiedzieć, czas zobaczyć, jak spisze się nasz pierwszy zespół po zmianach. Wydaje mi się, że jest ok. Zbalansowana pomoc, silny Sissoko, utalentowany dribbler, jakim jest Payet, i to samo właściwie można powiedzieć o Verrattim. Mimo, że nie jest silny i wysoki, tak jednak ma dobre statystyki obrony, dribbling, podania, jest ok. Taki Pirlo troszkę, nie? Na prawej obronie to Florencji, wy go doskonale znacie, Bonucci, silny, ze wspaniałą pracowitością i wysoki. Och, Bonno, no to, no gramy po prostu. To jest chyba dobra drużyna. Tylko dlaczego Schmelzer na lewej obronie? Dobra, umie zrobić skupturn, będę miał problemy, strzał z... Kto na miłość? Vidal! Vidal, wiecie co, jak... Mam do was pytanie, czy zrobić Bundesligę? Mam potencję. Mam pieniądze, jestem bogatym inwestorem, sprzedam Shaqiriego i zbuduję sobie skład marzeń z Bundesligi. Sam widzicie, Arturo Vidal, również jedna z legend Dix United, wspaniale, w drugiej minucie uderza z dystansu, no co jak, co, czegoś takiego się nie spodziewa. Ej, słuchajcie, jeśli on zdobędzie teraz, on trafia... Halo, coś się tutaj spi... Verratti, pięknie zagraliśmy górą Florencji, jego okazja, ale nie tym razem. Już kilka łanek bramek dla drużyny zdobił. Akurat Florencji już kilka łanek bramek dla drużyny zdobył. Jeszcze przed banem, jednak no problem polega na tym, że teraz no nie mam obrońcy. Okej, mam Verratiego. Fekir, przyjęcie strzału, poprzeczka! Są słupki, są poprzeczki, ale gdzie są kuźwame brameczki? Payet, bajeczny obrót i to jest słupek! Payet, czy Fekir przyjmie? Odebrał, uderza! Jeny! Ja naprawdę chcę ufać swoim piłkarzom, jednak chyba będę musiał po prostu szukać tego jeszcze jednego podania. Widziałem Tepa, widziałem Fekira, ale sobie myślę, przecież Payet jest dobrym piłkarzem, no to bezproblemowo powinien trafić bramkę, no niestety pomyliłem się. Niestety 2-0 po pierwszej połowie, jednak mam dla was niespodziankę. Kupiłem nowego piłkarza. Pierre-Emerick Aubameyang wchodzi za Payeta, tym samym Fekir zostaje przesunięty na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego. Rozpocznijmy zabawę. Fekir, tylko musisz sobie ładnie zagrać piłkę do przodu, dobrze. Jeden wykiwany, kolejny, podanie, Klisi w polu karnym i czy Klisi trafi? Neuer nie został pokonany. I coś czuję, że Brazylijczyk nas nie zawiedzie, wiecie dlaczego? Ponieważ on wrzuci tę piłkę i Fekir przy...
Aubameyang. To co on zrobił z Pepe było bajeczne, jednak no... Czy uda się zdobyć chociaż bramkę kontaktową? Wrzutka, główka i niestety Neuer. I sędzia gwiżdże po raz ostatni. No niestety przegrałem, jednak poczekajcie, ja na kibelek muszę skoczyć. Czuję się jak nowonarodzony. Znajdźmy trzeciego przeciwnika. No co no? Od razu lepiej. Stary Firmino. No taki trochę... Trochę Liverpool. Sterling. Skrtel. Jones na obronie. No dobrze, dobrze. Spokojnie, trzeba oczywiście szanować ten zespół. Od dzisiaj szanuję zespół każdego przeciwnika, jednak... Najważniejsze to rozpracować ten zespół, ponieważ tak to nie wygram. Kurde, nadal myślę o tej akcji wczorajszej. Jeny, to było tak piękne, szybkie podania. No i załatwiona tutaj co? Już mi nie wyszło. Fekir idealnie znalazł Sissoko i ten uderza! Trafia w słupek, jeszcze dośrodkowanie i dobija. Boże święty, co za majestatyczny szczupak oczywiście. Chyba Lukas wrzucił tak ładnie. No nie wiem, jestem zadowolony, że ta akcja wyszła. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby od razu ta piłka wpadła do siatki. Jednak wiecie co, na początku myślę, dobra, strzelę z tak ostrego kąta pewnie trafi. No ale myślę, nie ma sensu pajacować. Dośrodkowanie i pewna bramka. Ale to jest niesamowite, wiecie co, ja sobie puszczę internet z telefonu. On umie grać. Ktoś, kto umie grać, nie grałby tą formacją i nie miałby Eltona w zespole. Przy okazji połączyłem się do własnego internetu poprzez Wi-Fi i chcę zobaczyć, czy to coś zmieni. Właściwie to jakość połączenia powinna być gorsza, ale serio, łapię się każdej możliwej deski ratunku. Jest, nie wiem, ale spróbuję oddać celne uderzenie. Nabil Fekir! Uhuj! Payet, odważna centra w wolej obok bramki. Czemu moi obrońcy tak atakują? Strzał! Dobra, to interwencja króla. Przez chwilę się bałem, że Lukas aż tak bardzo chybił. No ale nie, aż tak beznadziejny nie jestem. Tep! Dośrodkowanie, przedłużenie tego wrzucenia. Sissoko i Florenzi z dystansu prosto w ręce króla. Może teraz Lukas nad bramkarzem i to jest słupek nieprawdopodobne! Szkoda, że Mbemba odebrał piłkę, ponieważ to było idealne podanie do naszego francuskiego napastnika, ale spróbujmy jeszcze raz i tak jest! Czy Fekir do tego dojdzie? Król? Oj, on pewnie łapie piłkę. Piękny początek drugiej połowy, Fekir, Fekir, Fekir! Tak, piłka w siatce! Już się bałem, że po raz kolejny słupek, jednak nie tym razem. No i to się nazywa dobra zmiana. A może tak coś z Fekirem i Aubameyangiem? To jest wykonalne, tylko wtedy Royce na skrzydło. Tolisso na środek pomocy, na Espo Fekir. Dobry pomysł. Główka i co za wolej, Aubameyang! Piłka, piłka, prawie król wbił tę piłkę do siatki, ale niestety to nie jest bramka. Zagrajmy przed pole karne, tam chyba Sherdan Shaqiri czeka na dobre podanie i mamy wolej! Kto to przyjął? Ja pierdziele. Aubameyang próbuje zaskoczyć króla, ale niestety nie. Shaqiri odważnie, proszę, proszę, poprzeczka. Właściwie Aubameyang nie ma najgorszych statystyk, zobaczmy. Pierre-Emerick Aubameyang i to jest obrona. Diouf! Nie, 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 panie sędzio, tam był spalony! 10 minut przed końcem meczu, tracę bramkę, jednak dobra, zmarnowałem za dużo sytuacji, to się kiedyś musiało zemścić, jednak, no niestety. A właściwie stety, czas zdobyć gola, no i to jest rzut wolny. Piękna wymiana podań Verratti! Ostatnia szansa w tym meczu. Tak, to był Włoch. Jakby to rozwiązać, okej. Dośrodkowanie i to jest Aubameyang podający, akcję marnujący. Nie, jeszcze Shaqiri, kurka wodna, no taki driller jak ty, tak skrzanił teraz kliszy w powietrzu. Aubameyang odbiera piłkę, uderzenie, poprzeczka, dobitka, prosto w ręce króla, ludzie, chyba gdyby nie słupki i poprzeczki byłoby 5-1. No nie, nie, nie ma nawet takich. To są ręce, ręce opadają. Po tej drastycznej porażce stwierdziłem, że nadszedł czas na zmiany. Postanowiłem wystawić na aukcję Shaqiriego, jak i resztę piłkarzy, których po prostu nie używałem. Uzbierałem aż 130 tysięcy, za to kupiłem Royce'a, kupiłem Gundogana, no bo w końcu jakoś musiał mieć zgranie. Jednak zastanawiałem się nad napastnikiem, wcześniej myślałem nad Lewandowskim, ale stwierdziłem, że nie, że kupię Ben Yedera, ponieważ jego karta wygląda naprawdę imponująco.
23 tysiące i zaraz zobaczycie, czy było warto. Do tego potrzebowałem mieć jakiegoś dobrego obrońcy. Na środek wylądował Boateng, na lewą obronę poszedł Bernat. No i drużyna nasza jakoś wyglądała, to drużyna mojego przeciwnika. Jednak niestety początek jakiś wyśmienity nie był. Główka, przegrywam 1-0. Bardzo ciekawą taktykę miał swoją drogą, bardzo mocne podania. No i niestety skończyło to się drugim golem, tym razem do siatki trafił Calhanoglu. No wiem, miałem problem, ale ludzie, ja się nigdy nie poddaję, ja zawsze walczę do końca, dlatego też stwierdziłem, że będę atakował. Royce schodzi do środka, podanie do Ben Yedera, a najciekawsze jest to, że tą całą akcję wyprowadził Perin. Ben Yeder przerzuca piłkę obok obrońcy, omija dwóch, 16 metrów do bramki, jednak on pakuje piłkę prosto w okienko. Jest to już jego drugi gol w tym spotkaniu. Słuchajcie, takie debiuty to ja lubię. Za nim grało oczywiście Fekir. Znaczy, dobra, on kiedyś występował w naszej drużynie, ale co tam. Ben Arfa zabawił się z obrońcami. Jeden z pierwszej piłki, 3-2 i w taki sposób odnoszę zwycięstwo w tym spotkaniu. Co jak co, jednak zrobił na mnie ogromne wrażenie. Takiego napastnika potrzebowałem chyba. Ogółem drużyna wygląda naprawdę ciekawie. Chyba zauważyliście, jacy piłkarze ją tworzą, prawda? Jeder otrzymał piłeczkę do domu, no bo jednak to był jego mecz. Ja dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.